Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś odcinek 94 i jest to dokończenie poprzedniej części. Ta pierwsza miała być sondą, jak zareaguje YouTube, i okazuje się, że już są problemy. I nieustannie mam problemy, niezależnie od tematu programu. Sam już nie wiem, co o tym myśleć, ale nie wpadam w desperację póki co. Historia, którą zacząłem w poprzednim programie, nosi tytuł Dwóch Mojżeszów i jest to nie najlepszy tytuł, ale wybrałem go po to, aby nie drażnić cenzorów z YouTube'a. Aby w pełni ocenić to, kim był Mojżesz, należy poznać jego koneksje rodzinne. Jego dziadkiem był Jakub, ojciec 12 synów i córki Diny. Jego ukochanym synem był jednak Józef, spłodzony z Rachelą, ale sprzedany z tego powodu w niewolę przez jego braci, najpierw Izmaelitom, nie jak powiedziałem w poprzedniej części Izraelitom. I pan Piotr poprawił to uchybienie i bardzo dobrze, bo ma to znaczenie. A Izmaelici sprzedali Józefa do Egiptu, gdzie robi on zawrotną karierę i staje się prawą ręką Faraona. I wtedy do Egiptu przybywają bracia Józefa. Józef od razu ich rozpoznał, ale bracia nie rozpoznali jego. Ubrany w egipskie szaty, był w stanie ukryć przed nimi swoją tożsamość i jest to kolejna biblijna przebieranka i udawanie kogoś innego niż się jest. W trakcie rozmów z nimi zorientował się, że ma jeszcze jednego brata, Beniamina, którego matką była jego matka, Rachela. Kazał sprowadzić swojego brata Beniamina, bo wiedział, że reszta jego braci jest gotowa na wszystko, tak jak chciała jego samego zabić wcześniej. I gdy tak się stało, Józef zebrał wszystkich swoich braci i ujawnił im, kim jest. W przypływie serdeczności i braterskiego pojednania zaprosił wszystkich Hebrajczyków do Egiptu. Miał jednak czujne oko na Lewiego i Symeona. Ci dwaj najbardziej dali mu się we znaki. I nastąpił czas sielanki i wszystko szło dobrze, ale bracia Józefa nadal knuli przeciwko niemu. Zazdrościli mu pozycji i bogactwa. Ale stało się coś, czego nie przewidzieli. Kiedy Jakub dowiedział się, że jego syn Józef żyje, ustanowił go swoim dziedzicem i następcą, pozbawiając wszystkiego resztę swoich synów, ze szczególnym uwzględnieniem Lewiego, który sprzedał Józefa w niewolę. I potem słuch o Józefie zupełnie ginie. Flem Ad doszedł do wniosku, że Lewi w końcu zabił Józefa, ale żona Józefa była w tym czasie w ciąży i po śmierci patriarchy na świat przyszedł jego syn. Był to jego trzeci syn i był to Mojżesz. Problem w tym, że Józef według Biblii żył około 400 lat wcześniej niż Mojżesz, ale tu trzeba dodać, że pisma Starego Testamentu były redagowane przez ród Lewitów, pochodzących od brata Józefa Lewiego, tego z matki Lei. Lewici, przepisując pisma Biblii, zrobili wiele, aby wyretuszować charakter swojego protoplasty i postarali się także sprawić, aby Mojżesza przypisać do rodziny Lewiego, do której nie należał, bo był przecież półkrwi Egipcjaninem. I tę manipulację wykazuje prosta matematyka. Teściem Mojżesza był Ruel, syn Ezawa, który był bratem Jakuba. I oznaczałoby to, że w dniu ślubu swojej córki Sefory z Mojżeszem miałby on 400 lat. Lewi po zamordowaniu Józefa, aby uniknąć tak gniewu ojca, jak i kary ze strony Faraona, ucieka do swojego wujka Ruela, do Midian, gdzie zmienia swoje imię na Aaron. I na tym nie poprzestał. Zmienił także imię swojej siostrze Dinie i nazywała się ona od tej pory Miriam i miała być w planie Lewiego siostrą Mojżesza, a on jego bratem Aaronem. Jego siostrą była Dina, której matką była również Lea. Jakub planował osiedlić się w mieście Sychem, którym władał Hamor. Któregoś dnia Dina poszła do Sychem i została porwana i zgwałcona przez syna Hamora o imieniu Sychem, takim samym jak nazwa miasta. Hamor przyszedł na drugi dzień z przeprosinami, pieniężną rekompensatą i propozycją ślubu jego syna z Diną. Dał też Jakubowi ziemię, aby ten się osiedlił w Sychem, a jego synowie mogli sobie wziąć żony wśród mieszkanek miasta.
Jakub zgodził się, ale pod warunkiem, że wszyscy mężczyźni w Sychem się obrzezają. I kiedy to uczynili i leżeli w wielkim bólu, Lewi ze swoim bratem Symeonem bez wiedzy ojca weszli do miasta i zabili wszystkich mężczyzn, a kobiety i dzieci sprzedali w niewolę. Zabili mężczyzn, ponieważ ich siostra miała seks z nieobrzezanym mężczyzną. Dla Lewiego był to straszny występek i ten człowiek, Lewi, ustanawiał później prawa Hebrajczyków. Żoną Józefa i matką jego dzieci była kapłanka ze świątyni w Heliopolis, Asenat. Była Egipcjanką, a Józef Hebrajczykiem. Imię Mojżesza było egipskie i oznaczało syn kogoś. Tak jak na przykład Johansson oznacza syn Johana, ale imię Mojżesz w świecie egipskim kompletnie nie miało sensu, bo nie podawało, czyim był synem. W egipskich źródłach, a opisuje to ptolemejski historyk Maneton, Mojżesz jest nazywany Osarsef, co jest kombinacją imion Ozyrys i Józef. I jest to interesujące zestawienie, bo Ozyrys w mitologii egipskiej jest zamordowany przez swoich braci. Zastawiają na niego pułapkę pod pretekstem zabawy w to, kto zmieści się do drewnianej skrzyni. Ozyrys wszedł do skrzyni i kiedy był już w środku, jego brat Set szybko przykrył ją wiekiem i zabił gwoździami, a następnie wrzucił skrzynię do morza. Morze wyrzuciło skrzynię niedaleko miejscowości Byblos i wokół skrzyni wyrosło drzewo, ale żona Ozyrysa, Izyda, znalazła go i przywróciła go do życia. Set jednak nie rezygnował i kiedy dowiedział się, że Ozyrys żyje, natychmiast go zabił. Ale tym razem pociął jego ciało na 14 kawałków i rozrzucił je po całym świecie, egipskim świecie. Jego głowa znalazła się na przykład w Abydos. Izydzie udaje się jednak złożyć Ozyrysa z powrotem. Znajduje 13 kawałków męża. 14 część to fallus egipskiego boga, który został zjedzony przez rybę i przepada na zawsze. Izyda przez swoją moc była jednak w stanie odtworzyć ten męski organ, który działał tak dobrze, że już wkrótce Izyda urodziła Ozyrysowi syna o imieniu Horus. Horus mści swojego ojca, zabijając Seta. Historia ta była w starożytnym Egipcie powszechnie znana i zna ją także Ruel. Ojciec Ruela, Ezaf, miał 4 żony i Ruel był jego drugim synem, a więc z tego powodu nie mógł być następcą ojca i zamieszkał w oazie zwanej Edom i na tym terenie jest dziś Jordania z ruinami Petry. Jego ojciec Ezaf podbił to terytorium, a Ruel, wiedząc, że nie ma szans, aby zostać jego następcą, wyruszył do Egiptu studiować magię i astrologię. Egipt przyjmował wówczas synów swoich wasali, którzy nie byli następcami tronu, i umożliwiał im studiowanie wiedzy tajemnej w świątyniach. Ruel studiował tam długo, stając się mistrzem tworzenia iluzji. Był zręcznym magikiem i szybko został zauważony przez kapłanów, którzy zabrali go nawet na dwór faraona. Kiedy Ruel powrócił do Edom, to właśnie tam napotkał Mojżesza. Wiedział, że Mojżesz również jest adeptem tajemnej wiedzy i jako Egipcjanina dopuszczono go do tajemnic, do których Ruel, będąc w Egipcie, nie miał dostępu, bo był obcy. Mojżesz miał wyprowadzić tam naród wybrany z niewoli egipskiej i taką narrację wprowadza Tora. Ale według źródeł egipskich nie była to wcale ucieczka, a wręcz odwrotnie – wypędzenie. Po dziś dzień nie znaleziono fizycznego śladu po Eksodusie, żadnego dowodu, że armia Faraona została pochłonięta przez morskie odmęty. I nie oznacza to, że tych śladów nie szukano. Szukano i to jeszcze jak. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że archeologia, jaką znamy dziś, została stworzona tylko po to, aby potwierdzić to wszystko, co zostało zapisane w Biblii, i wykazać, że Hebrajczycy uciekali z niewoli egipskiej. Tylko Księga Wyjścia nadaje sens istnienia narodu wybranego i potwierdzenie Eksodusu jest niezwykle ważne. I nie tylko niczego takiego nie znaleziono, ale wszystko wskazuje na to, że Eksodus nigdy nie miał miejsca. Żydowski tekst Haggada, czytany w święto Paschy, w ogóle nie wspomina osoby Mojżesza.
Według Rand Flem Atta Hebrajczycy nie uciekali z egipskiej niewoli, ale wypędzono ich za to, że byli monoteistami. Wierzyli w jednego Boga, a dla Egipcjan taka wiara była wręcz obrzydliwa. Dodatkowym powodem wypędzenia Hebrajczyków z Egiptu było zabójstwo Józefa, który był prawą ręką Faraona. Egipcjanie wciąż mieli w swojej pamięci czasy faraona Echnatona, który usunął innych bogów, uznając, że jest tylko jeden bóg, Aton. Echnaton usunął także wpływową kastę kapłanów, zastępując ich swoimi kapłanami z nowego kultu jednego boga. Echnaton wprowadził w życie niezwykle rewolucyjną ideę jednego boga. Był kompletnym pacyfistą i nie prowadził żadnych wojen. Był wegetarianinem i nie składał ofiar ze zwierząt, co sprawiało, że ludy pasterskie nie darzyły go sympatią, bo świątynie przestały być lukratywnym punktem zbytu owiec i wołów na ofiarę. Co ciekawe, pierwsze z 10 przykazań, które miały być przekazane Mojżeszowi przez Jahwe, brzmi: nie będziesz miał bogów innych przede mną, i jest to przekazanie Echnatona. Echnaton kazał niszczyć posągi innych bogów, uważając, że nie można przedstawiać na obrazu wizerunku Boga. Nie wierzył także w życie pozagrobowe. Istnieje teoria, że Echnaton mógł być hermafrodytą i to, że był jednocześnie i kobietą, i mężczyzną, stworzyło jego obsesję pojedynczości i było fundamentem wiary w jednego Boga, którego Echnaton był fanatykiem. Stworzył coś, co dziś niektórzy badacze, tacy jak niemiecki prominentny egiptolog Jan Assmann, nazywają kontrreligią. Echnaton zbudował coś, co było kompletnym odwróceniem tego, co było wówczas powszechnie uznawane i szanowane. Echnaton miał jednak pecha. W czasie jego rządów doszło do eksplozji wulkanu na wyspie Santorini, który czasowo zmienił klimat i stał się przyczyną wielu nieszczęść i plag, jakie nawiedziły Egipt. Za wszystko obwiniono Echnatona, bo uważano, że przez niego dawni bogowie mieli odwrócić się od Egiptu, karząc go za czyn Echnatona. Dlatego kiedy Echnaton zakończył swoje rządy, natychmiast przywrócono stary porządek, a imię Faraona skuto ze wszystkich miejsc, w jakich zostało zapisane. Mieszkańcy Egiptu nienawidzili Echnatona. I dziś wiemy o Echnatonie wyłącznie z odkryć archeologicznych, bo jego istnienie z dokumentów i monumentów usunięto jeszcze w starożytności. Zbudowane przez Echnatona Heliopolis, które było centrum nowej religii, przetrwało te burzliwe czasy i kult słońca trwał tam nadal, ale już w ukrytej i zakonspirowanej formie, i to tam był wychowywany Mojżesz. Jego matka Asenat była kapłanką świątyni, a jej ojciec, czyli dziadek Mojżesza, był wielkim kapłanem w Heliopolis. I dzięki temu Mojżesz poznaje nie tylko monoteizm, ale i tajną wiedzę kapłańską. W tamtych czasach, jeśli adept takiej wiedzy służył faraonowi, nazywany był kapłanem. Kiedy służył komuś innemu, nazywano go magikiem. Kapłani posiadali ogromną władzę w Egipcie. W czasach, kiedy zmieniały się dynastie i trzeba było wybrać nowego faraona, to kapłani decydowali, kto będzie kolejnym władcą Egiptu. I w jednym z takich obyczajów kapłan dzierżył w dłoniach długi kij, na którym siedział ptak. Kandydaci na władcę przechodzili pod ptakiem i jeśli ptak nad jednym z nich rozłożył swoje skrzydła, to zostawał faraonem. Nie wiedziano, że kij jest pusty w środku i przechodzi przez niego sznur zawiązany do nogi ptaka. Kiedy kapłan dyskretnie pociągnął za ten sznur, ptak rozkładał skrzydła, łapiąc równowagę, i właściwy faraon zostawał w ten sposób wybrany. Warto było dobrze żyć z kapłanami i nagradzać ich obficie. Kapłani utrzymywali także świątynię snu, gdzie trenowano hipnozę i siłę sugestii. Jak Państwo widzicie, tytuł przedostatniej książki Grahama Hancocka, Magicy Bogów, został wyśmienicie wybrany i posiada drugie dno dla tych, którzy rozumieją realia starożytności. To w Heliopolis Osarsef zmienia swoje imię, stając się Mojżeszem. W Biblii Heliopolis nazywany jest On. Ludzi wyznających taki kult Egipcjanie nazywali trędowatymi.
Mojżesz wiedział, że jest Hebrajczykiem, ale był wychowany w kulturze egipskiej. Język hebrajski nie był jego pierwszym językiem i nie mówił nim zbyt dobrze. I stąd wzmianki o tym, że się jąkał i często mówił enigmatycznie. Był jak faraon Echnaton pacyfistą. Nie potrafił jako hebrajski kapłan nawet złożyć ofiary ze zwierzęcia, bo w Heliopolis jedyne ofiary, jakie składał, były z kwiatów. Został jednak z Egiptu wypędzony za swoją wiarę i udał się do Midian, do miejsca, w którym władał Ruel. Ruel uważnie słuchał Mojżesza, gdy ten opowiadał mu o swoim życiu w Heliopolis, o tym, że był tam członkiem tajnej sekty monoteistów, która wierzyła w jedynego Boga. I Ruel od razu zobaczył w tym swoją szansę. Sam, będąc egipskim magikiem, doceniał wiedzę, jaką zdobył Mojżesz, a także to, że aby stworzyć tajną grupę fanatycznych wyznawców monoteizmu ustanowionego przez Echnatona, najwyżsi kapłani tego kultu hipnotyzowali swoich wyznawców na podobnej zasadzie, na jakiej dziś tworzy się manipulację umysłem. Zespół określonych słów czy dźwięków uruchamiał wytrenowany wcześniej efekt i taki człowiek nieoczekiwanie stawał się posłusznym narzędziem w rękach tego, który wiedział, jak to zrobić. Ruel szybko poznał, jak to działa i jest w stanie wprowadzić Mojżesza w trans. I któregoś dnia Mojżesz znalazł się na górze Synaj i stanął oko w oko z Jahwe w postaci gorejącego krzewu. Rand Flem At uważa, że ten gorejący krzew widzi Mojżesz, gdy jest właśnie w takim transie, w który wprowadził go Ruel. Jahwe z gorejącego krzewu nakazuje mu powrót do Egiptu i uwolnienie Hebrajczyków. Tam też Mojżesz składa, a raczej usiłuje to zrobić, pierwszą ofiarę Jahwe. Nie potrafi jednak zabić zwierzęcia ofiarnego i wyręcza go w tym jego teść Ruel. Ale Mojżesz wcale nie wraca do Egiptu po jęczących w niewoli Żydów, bo ich już tam dawno nie było, a zostaje wysłany przez Ruela w znacznie ważniejszej misji. Mojżesz ma przynieść czaszkę i kości Józefa, swojego ojca. I tylko Mojżesz mógł tego dokonać. Ruel nie może pokazać się w Egipcie i rozkopywać grobu, ale Mojżesz ma wszelkie prawa, aby zebrać kości swojego ojca. Ruel, sam będąc magikiem, bardzo tego potrzebuje. W tamtych czasach uważano, że ten, kto posiada czaszkę i kości proroka i męczennika, a Józef został zamordowany, ten jest w stanie kontrolować demony z innego wymiaru. I to jest, proszę Państwa, także fundament, na którym zbudowano tajne stowarzyszenia, takie jak mroczne Skull and Bones na Uniwersytecie w Yale. Według Sefer Zerubbabel, Adam po wygnaniu z raju miał dostać laskę z migdałowego drzewa o magicznych właściwościach. I laska ta przekazywana jest dalszym pokoleniom przez Noego aż do Józefa. Odzyskanie tej laski mogło być także celem powrotu Mojżesza do Egiptu. Laska jest laską magiczną i jest jak miecz Excalibur albo młot Thora. I mogą go użyć tylko ci, którzy wiedzą, jak to zrobić, bo są wyszkoleni w wyższej magii. A Mojżesz był w końcu magikiem. Wracając do Egiptu, Mojżesz zabrał ze sobą swoją żonę Seforę i syna. I zadziwiająca historia rozgrywa się w gospodzie, gdzie Mojżesz z rodziną zatrzymali się na noc. Pojawia się tam Jahwe, który chce zabić Mojżesza. I jest to jawna sprzeczność z tym, co Mojżesz usłyszał od Jahwe na górze Synaj. Mojżesz jest przecież w trakcie wypełniania zadania. Idzie do Egiptu, ale nagle Jahwe chce go zabić. I Mojżesz jest skamieniały. Nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu, ale wówczas do akcji wchodzi Sefora. Jest z nią ich drugi syn, Eliezer, którego Mojżesz nie obrzezał, bo nie chciał go osłabiać przed podróżą do Egiptu. Kiedy pojawia się Jahwe i grozi Mojżeszowi śmiercią, Sefora sama dokonuje obrzezania swojego syna i rzuca napletek w jego stronę i Jahwe znika. Skąd Sefora wie, co ma robić? Otóż objawiają się jej dwa anioły, przedstawiając scenę, w której wąż połyka Mojżesza, a z jego paszczy wystają tylko genitalia patriarchy.
Jak Państwo widzicie, Sephora była bardzo domyślna. Scena ta zawsze wywoływała kontrowersje wśród biblistów, bo nie potrafiono jej zrozumieć. Dla Flem Atta wydarzenie to ma swoje specjalne znaczenie. Ruel ze względu na swoją krew i pochodzenie ma ogromne ambicje. Jest jednak nikim. Jego ojciec został oszukany i nie został wodzem Hebrajczyków, a on sam nie jest nawet pierwszym synem i nie może władać królestwem Edom. Postanawia więc sam stworzyć własne królestwo i wybrać sobie naród, który będzie za nim podążał. Przejmuje wypędzonych z Egiptu Hebrajczyków i buduje swoje własne więzy krwi i chce mieć pewność, że Mojżesz w tym uczestniczy. Nieobrzezanie syna Mojżesza to akt buntu, dlatego Ruel, używając swojej egipskiej magii i hipnozy, musi przestraszyć Mojżesza i to nie na żarty. Wiedząc, że Mojżesz pobierał nauki w świątyni w Heliopolis, używa słów, które być może uruchamiają wytrenowany wcześniej stan hipnozy po to, aby przede wszystkim obrzezać wnuka i w ten sposób uczynić go Żydem, który jako jego krew będzie kiedyś kimś ważnym w ziemi obiecanej. Kiedy Mojżesz wykonuje powierzone mu zadanie, wraca z Egiptu do Midian, do miejsca, którym władał jego teś Ruel. Dzieci Mojżesza już podrosły, miały w sobie krew Ruela i tym samym Mojżesz nieoczekiwanie przestaje być potrzebny. I znów w folklorze żydowskim jest historia o tym, że kiedy Ruel przejmuje migdałową laskę, tworzy nią wielki dół, w który wrzuca Mojżesza, tak jak Józefa wrzucili do dołu jego bracia. Ale Sephora potajemnie karmi Mojżesza przez 7 lat i Mojżesz nie umiera. Tymczasem sytuacja polityczna Midian zaczęła się komplikować, bo Hebrajczycy są tam nieustannie atakowani przez pustynne plemię Amalekitów. Ataki Amalekitów zaskakują, bo nie mają one większego sensu. Żaden ze współczesnych biblijnych ekspertów nie potrafi wyjaśnić, skąd się wzięli i dlaczego zaczęli atakować Hebrajczyków. Chyba że popatrzeć na nie z zupełnie innej strony. Wódz Amalekitów, Amalek, był przyrodnim bratem Ruela, ale miał inną matkę i pochodził z nieprawego łoża. Bracia jednak znaleźli wspólny język. Ataki Amalekitów były presją wywieraną na Hebrajczykach, niecierpliwie czekających na Mojżesza na pustkowiu u podnóża góry Synaj. I tego właśnie chciał Ruel. Mojżesz z Hebrajczykami udaje się w stronę Bożej Góry i do dziś nie jest jasne, czy nazwa góry Choreb i Synaj to nazwa tej samej góry. I w grę wchodzi także jeszcze góra Jabal al-Lawz, leżąca w granicach Midian, niedaleko dzisiejszej Petry. I kiedy Hebrajczycy dotarli do jej podnóża, zatrzymuje ich głos Boga, zakazując im pod karą śmierci, aby wstępowali na górę. Mojżesz postanowił wówczas rozmówić się z Bogiem i odprowadzał go lewita Aaron i jego dwóch synów, Nadab i Abihu, ci sami, którzy później spłoną w świętym ogniu wywołanym przez gniew Boga. Mojżesz jednak długo nie wracał. Ktokolwiek podchodził do góry, dostawał ostrzeżenie od Boga, aby się nie zbliżał, bo zginie. I Hebrajczycy poczuli się zdezorientowani i opuszczeni. Wszyscy patrzyli na Aarona, co robić. Potrzebowali wodza, zwłaszcza że Amalekici rozpoczęli kolejną falę ataków. Kiedy stracili nadzieję i poczuli się samotni i opuszczeni, odlali złotego cielca i oddawali mu cześć, licząc, że wybawi ich z ciężkiej sytuacji. I wtedy z góry zszedł Mojżesz, którego uznano za utraconego. I jego twarz jaśniała, co wzbudzało w ludziach strach. Panicznie bali się śmierci i nie chcieli patrzeć na blask Boga. Później przykrył on twarz drugą maską, którą była zasłona lub welon. I profesor Thomas Dozman, ekspert w kwestii języka hebrajskiego i Starego Testamentu, uważa, że ta pierwsza jaśniejąca maska to maska opętania. Druga maska zasłania tą pierwszą i Hebrajczycy oddychają z ulgą, akceptując taki wygląd Mojżesza, bo nie muszą się bać już śmierci. I w tej masce pozostaje Mojżesz do końca swojego życia. Nikt nigdy więcej nie widzi jego twarzy. Tych kilku, którym udaje się zobaczyć jego twarz, szybko traci życie.
pod koniec życia Mojżesza nie ma wokół niego nikogo, kto znałby go z czasów, zanim zniknął na 40 dni na górze Synaj. Tak więc, kiedy odmieniony Mojżesz wraca z góry Synaj, u jego boku staje Ruel i Lewi Aaron. Mojżesz nakazuje atak na Amalekitów. Kiedy trzymał swoje ręce w górze, wygrywali Hebrajczycy. Kiedy je opuszczał, zaczynali przegrywać bitwę. Ruel i Lewi podtrzymywali jego ręce w górze, gdy mdlały z wysiłku. I Ranflem Ad uważa to za sztuczkę rodem z Egiptu, po to, aby osiągnąć określony cel, a ataki Amalekitów były skoordynowane z bratem Ruela, który nimi dowodził. I wtedy Mojżesz zobaczył złotego cielca i wpadł w straszliwy gniew. Miał ze sobą kamienne tablice z boskimi przekazaniami, ale z wściekłości rzucił je na ziemię i rozpadły się na kawałki. Rozjuszony nakazał wykonanie kary na tych, którzy zdradzili jednego Boga i zabił 3000 Hebrajczyków. Nagle Mojżesz z łagodnego pasterza, z człowieka mówiącego miękkim i ciepłym głosem, przeradza się w dynamicznego ekstrawertyka, który wyrzuca z siebie kolejne rozkazy i zarządza śmierć swoich współplemieńców. I już nie kocha ludzi, zwierząt i kwiatów. Chce walki i podboju. Chce zemsty i bez problemu zabija zwierzęta w ofierze. Staje się groźnym, bezlitosnym i zazdrosnym Jahwe, który nie ma nic wspólnego z Atonem, bogiem słońce faraona Echnatona. Ten, kto w niego nie wierzy, musi umrzeć. I giną najpierw ci, którzy wierzyli w ideę Mojżesza pacyfisty i nie chcieli walki i podboju. Byli więc dla Ruela przeszkodą w osiągnięciu celu i w taki sposób mógł się ich pozbyć. I dlatego ten moment zaintrygował Freuda i rozpoczął on swoje tajne historyczne badania. Początkowo myślał, że Mojżesz cierpiał na rozdwojenie jaźni, ale w końcu doszedł do wniosku, że na górę Synaj wszedł jeden Mojżesz, ale wrócił z góry kompletnie ktoś inny. Wrócił ktoś, kto zamordował Mojżesza i kiedy wrócił z góry, podał się za Mojżesza. I Ranflem Ad uważa, że tym kimś, mordercą Mojżesza, był Ruel. To Ruel uważał, że to jemu należy się władza nad Hebrajczykami i jego wujek Jakub ukradł prawo do tej władzy od jego ojca Ezawa. Tak więc Ruel miał poważny motyw, aby dokonać tego morderstwa. I jest to także zemsta za oszukanie jego ojca. Ruel, podszywając się pod Mojżesza, dokonuje podboju ziemi obiecanej. Nieustannie korzysta ze swojej magii, aby manipulować Hebrajczykami. Kiedy chce opóźnić ich marsz, nieoczekiwanie na ich oczach rozmawia z gadającym osłem. I ludzie patrzą w osłupieniu, zapewne nie podejrzewając, że Ruel w przebraniu Mojżesza jest brzuchomówcą. Innym razem Ruel jako Mojżesz widzi anioła, z którym rozmawia i zasięga jego rady. Jednak nikt oprócz niego nie widzi tego anioła. Wykształcony w magii i astronomii w Egipcie Ruel znał historię Ozyrysa i brat Ozyrysa, Set, przypominał mu oszustwo, jakiego dokonał jego wujek, sprytem pozbawiając jego ojca Ezawa władzy nad Hebrajczykami. Wiedza magiczna, jaką posiadł w Egipcie, pozwoliła mu przekonać Hebrajczyków, że jest Mojżeszem, który przeszedł transformację po spotkaniu z Jahwe. Według pism rabinicznych to Ruel jest tym, który nakazał budowę Arki Przymierza i w jej wnętrzu miał przechowywać obok tablic z przekazaniami kości i czaszkę prawdziwego Mojżesza. I był to ten sam sposób, w jaki w skrzyni zamknięto Ozyrysa. Historia Arki Przymierza ma mieć mroczny początek. Do dziś nie wiemy, czym był ten przedmiot, ale co jakiś czas pojawia się sugestia, że miał on silny związek z pochodzącą z Egiptu wiedzą magiczną, której Ruel był adeptem. Templariusze szukali jej w ruinach świątyni Salomona i istnieje teoria, która mówi, że ją tam odnaleźli. Kiedy ją otworzyli, była tam czaszka i piszczele. I od tamtego czasu najwyższej rangi templariusze chowani są w małych trumnach. Po śmierci oddzielano ich głowę od ciała i wkładano ją w ręce odpowiednio ułożone na piersi. I stąd pochodzi symbol znany dziś pod nazwą Skull and Bones, czaszka i piszczele. I nie jest to tylko ekstremalnie przesadzony symbol karaibskich piratów.
Znamy dziś wymiary Arki Przymierza i jest ona za mała, aby zmieścić tam ciało dorosłego człowieka. Można było to zrobić tylko po pocięciu go na kawałki. Według Flem-Ata oprócz kości w Arce Przymierza znajdowały się inne instrumenty i precjoza, które pozwalały na dokonywanie działań magicznych. Nie była to więc maszyna, proszę Państwa. Była to skrzynka na magiczne narzędzia. Dlatego dziś mamy taki problem ze zdefiniowaniem, czym była Arka Przymierza. Bez niej Ruel nigdy nie zrealizowałby swoich planów. Dlatego stała się symbolem przymierza z Jahwe i taka nazwa przetrwała do naszych czasów. Ostatni raz widziano Arkę Przymierza w Jerozolimie w czasach Salomona, a Salomon również był magikiem. Dlatego dwóch nieszczęsnych braci, synów Arona, Nadab i Abihu, gdy chcieli zajrzeć do środka, zostali spaleni. Musieli zginąć, bo za dużo wiedzieli. Być może nawet uczestniczyli w morderstwie, gdy odprowadzali Mojżesza na górę Synaj. Powodem wymiany Mojżesza w ten sposób były nie tylko ambicje Ruela i jego rodzinne zaszłości. Oryginalny Mojżesz był łagodnym i spokojnym człowiekiem. Nie był zdolny do tego, aby stać się liderem podboju ziemi obiecanej, która mimo, że była obiecana przez Jahwe, nie była pusta, bo zamieszkiwał ją ktoś inny. Hebrajczycy musieli zabić wszystkich mieszkańców ziemi obiecanej, aby mieć ją na własność i potrzebny był ktoś, kto będzie trzymał Hebrajczyków w ryzach, aby byli skupieni na takim właśnie celu. Iruel był idealnym wodzem, aby tego dokonać. Wspomagali go lewici, którzy byli zainteresowani tym, aby przenieść Mojżesza do swojej rodziny i uznać, że jest jednym z nich, co dawało im kontrolę nad księgą i nad tworzeniem nowych praw, a także nad wydawaniem wyroków, co miało przynieść im w przyszłości wymierny pożytek. I kiedy naród wybrany dochodzi do granicy ziemi obiecanej i zatrzymuje się na brzegu rzeki Jordan, obok Mojżesza staje jego brat Aaron. Nagle z miejsca, w którym stał Mojżesz, podnosi się słup dymu. Gdy dym się rozwiewa, Mojżesz znika. Znika w akcie swojej ostatniej magicznej sztuczki, podszywającego się pod niego Ruela. Wszyscy patrzyli w niebo, szukając śladów niebo wstąpienia, a nikt nie patrzył na ziemię, gdzie być może zapadł się w uprzednio przygotowany dół fałszywy Mojżesz. Tymczasem Ruel osiedla się w Galilei. Tworzy tam własną dynastię związaną więzami krwi. Swoim potomkom przekazał swoje magiczne umiejętności i trwało to całe wieki, aż do czasów Jezusa. Flem-Ad wierzy, że umiłowany apostoł Jezusa pochodzi z rodziny i dynastii Ruela. I niezwykłe jest to, że dziś nie ma pewności, kim był ten umiłowany apostoł. Czy był to święty Jan, później ewangelista? Czy Jerzy, brat Jezusa? A może Łazarz z Betanii? Albo Maria Magdalena? To umiłowany apostoł, którego imienia nie jesteśmy dziś pewni, organizuje ostatnią wieczerzę i uruchamia ciąg wypadków, z których nie otrząsnęliśmy się do dziś, mimo że minęło od nich ponad 2000 lat. To, że nie znamy jego imienia, nie powinno dziwić, bo jak Państwo widzicie, mamy tu do czynienia z prawdziwymi magikami, którzy nieustannie zmieniają swoją postać, funkcję i imiona. I jedno jest pewne. Umiłowany apostoł Jezusa jest niezwykle zręczny w swoich manipulacjach do tego stopnia, że do dziś nie wiemy, kim był. Ale to jego zachowanie idealnie wpisuje się we wszystko to, co zapoczątkował jego praprzodek Ruel, wykorzystując, a następnie wymieniając Mojżesza na samego siebie. I tu, proszę Państwa, myśl bardzo niebezpieczna, ale wierzę, że można o tym mówić, bo w końcu jestem w wąskim gronie przyjaciół, prawda? I proszę podejść do tego jako jedynie spekulacji. Jezus umiera na krzyżu, by po 3 dniach zmartwychwstać. I kto jest pierwszą osobą, która go widzi i rozpoznaje? Właśnie ten umiłowany apostoł, ukrywający swoją tożsamość. Czy jest to Maria Magdalena? Ona wchodzi do grobu, widzi, że jest pusty, ale ktoś inny jest wewnątrz, informując ją, że Jezus poszedł do nieba. I to właśnie ten ktoś bezimienny, jest umiłowanym apostołem Jezusa.
i zapewne jest potomkiem Ruela, mistrzem zmiany tożsamości. Czy jest możliwe, aby potomkowie Ruela mieli taki wpływ i wiedzę w czasach Jezusa w Palestynie? Minęło przecież już wiele set lat i odpowiedź brzmi tak. Palestyna była wówczas pod okupacją rzymską i Rzymianie rekrutowali swoich administratorów i skrybów wśród Edomitów, a więc ludzi pochodzących z miejsca, gdzie kiedyś panował Ruel. Dziś śladem w niebo wstąpienia Jezusa i jego zmartwychwstania jest całun turyński. Jest to z pewnością niezwykły kawałek tkaniny i kontrowersyjny kawałek tkaniny. Ale jeśli ostudzić emocje i spojrzeć na całun turyński z pewnej perspektywy, to okazuje się, że jest to jedyny kawałek tkaniny, który przetrwał z czasów rzymskich aż do dziś. Bliski Wschód jest bardzo suchym miejscem i taka tkanina być może jest w stanie przetrwać 2000 lat, ale obok niej przetrwałyby także inne, a nie mamy na to przykładów. I na dodatek całun turyński jest utkany w sposób niezwykle wyrafinowany, niemalże nieznany 2000 lat temu i niektórzy uważają, że został wykonany w Indiach. Byłaby to w takim razie najdroższa tkanina w całym rzymskim imperium. I czy taką tkaninę używa się jako całunu pogrzebowego dla kogoś, kto był niezbyt istotną, niemalże nieznaną postacią w tamtych czasach? George Busby, profesor z Oxfordu, pobrał do badań próbkę całunu ze śladami krwi i przeprowadził badania DNA. Wynikało z nich, że człowiek, który był okryty tym całunem, niewątpliwie pochodzi z Bliskiego Wschodu. I Busby identyfikuje go z dzisiejszymi druzami. Druzowie sami siebie nazywają Tanzich, czyli jedność, i są monoteistami. Uważają oni, że ich przodkiem był Ruel. I to oni mieli zbudować świątynię w Jerozolimie, łącznie z tajemniczym systemem podziemi, które penetrowali w średniowieczu templariusze. Ocenia się, że dziś żyje na całym świecie około 2 miliony druzów, z czego 100 tysięcy żyje w Izraelu, ale mają oni także swoją enklawę w San Diego w Kalifornii i w Winnipeg w Kanadzie. Większość z nich żyje dziś w Libanie. Ich filozofią jest to, że gdziekolwiek mieszkają, służą społeczności, wśród której żyją. Są na przykład żołnierzami armii Izraela i walczą ze swoimi ziomkami, którzy służą swoim islamskim panom. Ich religia jest pełna tajemnic i trudna do pojęcia i zrozumienia również. Bardzo trudno jest znaleźć informacje na ich temat. Uważają Echnatona, Jahwe, Buddę, Jezusa, Allaha za tego samego pojedynczego Boga. Ponieważ istnieją od bardzo dawna, są prawdziwym fundamentem monoteizmu, gdzie Bóg i jego kreacja jest jednością. Niedawno zmarły Stephen Hawking w jednej ze swoich ostatnich prac uznał, że wszechświat jest hologramem, że nigdy nie było Big Bangu, a realność, której żyjemy, jest tylko myślą. I być może druzowie są tymi, którzy przechowują klucz do tajemnicy. To, że sami uznają, że pochodzą od Ruela, nasuwa wiele podejrzeń i kolejne teorie na temat tego, co naprawdę stało się na Bliskim Wschodzie 2000 lat temu i jaka jest rola potomków Ruela, wyznawców najtajniejszej religii na świecie, a jednocześnie wyrafinowanych magików, którzy stworzyli niezwykły całun odgrywający centralną rolę w religijnej narracji Nowego Testamentu, czyli Nowego Rozdania. I takie wnioski wysnuwa Rand Flem-Ath, tworząc jeszcze jedno podejście do postaci Mojżesza. Mimo że jest on fundamentem religii abrahamicznych, jego postać jest okryta tajemnicą. Nie ma nawet świadków jego oficjalnej śmierci, nie ma pogrzebu, nie ma miejsca jego pochówku. I dlatego Flem-Ath podąża w swoich rozważaniach śladami Christophera Marlowe i Zygmunta Freuda, prowadząc śledztwo w sprawie Mojżesza i uznając, że został on zamordowany, a następnie podmieniony przez kogoś innego. I taka historia z pewnością nigdy nie znajdzie miejsca w szkółce niedzielnej, zwłaszcza że autor może mieć rację, ale równie dobrze może jej nie mieć. Jak zawsze ostateczna opinia w tej sprawie należy do Państwa. Podobnie jest z każdym programem audiowizualnym Polaraxa. Ma przedstawiać informacje i argumenty, a także koncepcję, do której nikogo nie zamierzam przekonywać.
a sami druzowie i ich tajemniczość mocno zapaliły moją wyobraźnię. Ukrywali się przede mną długo, co nie powinno dziwić, bo być może jest to najtajniejsze z tajnych stowarzyszenie, jakie kiedykolwiek działało na świecie. Jakieś kilkanaście audycji temu opowiadałem Państwu historię kalifa Egiptu Al-Mamuna, który mimo że znał wejście do Wielkiej Piramidy, zdecydował się wielkim nakładem sił i środków przebić dziurę do jej wnętrza. Miał tam szukać skarbów, ale ich nie znalazł. Ale coś wyniósł, coś co czasem kojarzy się ze świętym kamieniem islamu Kaba, do którego zmierza każdego roku niezliczona liczba wiernych w pielgrzymce Hadż. I wydawało się, że Al-Mamun był tylko chciwym głupcem, gdyby nie fakt, że był pod wielkim wpływem nauk druzów, którzy kwitli pod jego panowaniem. I to, proszę Państwa, kompletnie zmienia moje podejście do tego, co zrobił egipski kalif, bo on doskonale wiedział, czego szuka i znalazł to i zabezpieczył. I tak wygląda początek kolejnej przygody w świat tajemnic. I zapewne w przyszłości usłyszycie Państwo jeszcze nie raz o tajemnicach świata pomiędzy Egiptem i Sumerem. I to koniec dzisiejszej historii, proszę Państwa. I mam nadzieję, że każdy z Was znalazł w niej coś interesującego dla siebie. Nic nie wyrasta na kamieniu i ma gdzieś swoje źródło, czasem bardzo zaskakujące. A w Polaraksie wyłącznie chodzi się takimi krętymi ścieżkami. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. I już zabieram się za następną, życząc Państwu snów lekkich i płochliwych jak kuropatwa w zbożu. Dobranoc, mówił Chris McKenna. Thank you.